Na piątek, 13 stycznia, Bolesławiecki Ośrodek Kultury przygotował szczególne spotkanie z Anną Dobrowolską, pisarką, producentką filmową i dokumentalistką. Jego kanwą będzie jej książka „Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego”. To naprawdę niezwykłe, co wydarzyło się wtedy, w czasie wojny, kiedy to Polak został zmobilizowany do wykonywania zdjęć więźniów w obozie koncentracyjnym. Straszna i przejmująca opowieść o polskich losach, jedna z nieodkrytych kart polskiej historii. W trakcie spotkania w sali konferencyjnej BOK dostępna będzie wystawa fotografii, które wykorzystane zostały w wydawnictwie Anny Dobrowolskiej. Głównym wydarzeniem będzie projekcja filmu Portrecista, filmu dokumentalnego. W pierwszoosobowej narracji będziecie mogli Państwo usłyszeć relacje głównego bohatera, właśnie fotografa, który w czasie swoich wypowiedzi zdradza no, niezwykle smutne i bardzo przejmujące okoliczności wykonywania swojego zawodu. Jego fotografie z obozu Auschwitz były dowodami dokumentującymi niemieckie zbrodnie w Polsce. Film Portrecista Ireneusza Dobrowolskiego z 2005 roku zdobył m.in. główną nagrodę na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Sztokholmie. Historia Brassego posłużyła jako kanwa do wyprodukowania, w tej chwili się to odbywa, filmu fabularnego w kooperacji z producentem amerykańskim. Spotkanie, wystawa i pokaz filmu rozpoczną się w piątek o 17:00.